co? To dzisiaj, prawda? Przenosimy się! Wszystkie pupsy będą mieszkać razem w przepięknym zamku. Powiem ci, że nie wiem, jak się tam zmieścimy. Wiesz, ja to bym chciała mieć swój własny pokój. O, dziewczyny, ja też o tym marzę. Mieć własny milusi pokoik dla misia pandy. Byłoby super. Dziewczyny, widziałyście już? Jaki? Ten nasz pałac pupsy jest gigantyczny. Piętra, kryształy, balkoniki. Mnóstwo miejsca dla nas wszystkich. Przestańcie już tak gadulić, bo głowa od tego boli. Wszyscy już czekamy na tę przeprowadzkę, więc zacznijmy. A, tylko pytanie, czy my naprawdę się tam wszyscy zmieścimy? Pałac co prawda jest gigantyczny, ale pupsy jest jeszcze więcej. Oto urocze figurki Pupsi, dzięki którym mogliśmy robić slajmy. One już niedługo wprowadzą się do tego przepięknego pałacu. Ale to nie wszystko, bo oprócz tych figurek mam tutaj coś jeszcze. Gigantyczne kupy. Kupy mięciutkie, całe obsypane brokatem. Mam również takie pojemniki, w których to był robiony slajm. Małe, słodziutkie kupy, które są bryloczkami. Ich tutaj akurat mam, zaraz Wam powiem, 3, 4, 5, aż 6. I na sam koniec najmniejsze figurki. Małe, urocze, słodkie kupsi. Jedne z nich to chmurki, inne z nich to kropelka wody. Mam również słodkiego kociaka i śpiący księżyc. Księżyc jednorożec. Na dodatek mam jeszcze takie dwa urocze pudełeczka. Możecie pomyśleć, że to są pudełka prosto z McDonalda. Jakbyście kupili mięska albo kanapkę. Jednak może Was zmylić coś, ponieważ w środku mamy... Ta-da-da-dam! Prawdziwą kupę. Kupę oczywiście pupsy. Ta kupa jest taka na pół przeźroczysta. A w drugim pudełku... Tadam, tadam, tadam. Kto tutaj do nas dołączy? Kupa kościotrup. Czaszka. Kości tutaj skrzyżowane. Straszny nos i zęby. A do tego jeszcze tutaj jakaś tęcza. Zaczniemy sobie od góry. Tutaj ustawimy te największe figurki. Te, które moim zdaniem są najfajniejsze. Postawiliśmy już jednorożca, tutaj jest jakaś chyba owieczka, jest również ta słodka panda, która chciała mieć swój pokój. Przy wieżyczce będzie kolejny piękny jednorożec, niech on się tutaj zmieści, albo wiecie co, w środku może wieżyczki. I do niego dołożymy jeszcze różową małpkę, przechodzimy, pupsy na drugą stronę. I na drugiej stronie mamy znowu owieczkę. Albo jakiegoś pudla chyba, prędzej to tak wygląda. Jest również motylek pupsy. Trzymaj się tu. I została nam jeszcze jedna figurka, a na górze już nie ma miejsca. No to trudno, po prostu nasz niedźwiadek stanie sobie tutaj na dole. Aby powiększyć nasz zamek, musimy otworzyć tutaj nasz balkonik. Na górze ustawimy kupy. To jest chyba kupa... Flaming, może jeszcze tę przeźroczystą. Kogoż tutaj jeszcze mamy? Ananas i przepyszny hamburger. I na dole moja super niespodzianka. Czekajcie na nowe odcinki, bo tam te oto super zestawy. Czy to wygląda jak Happy Meal prosto z Maca? Właśnie tak! Tutaj mamy jakieś przepyszne niespodzianki. One wylądują tutaj na dole, a obok moje kupy. Kupy całe obsypane brokatem. Jeszcze jedna kupa wyląduje tu, uwaga, w środku. Ona będzie witać wszystkich gości. Jak ktoś będzie miał ochotę przyjść, no to od razu się spotka z kupą. I jeszcze jedna zawiśnie tutaj obok. Nie mogę zapomnieć o moich maluszkach. One były w jakichś tam zestawach pupsy, już teraz dokładnie nie pamiętam. Chmurki ustawimy sobie tutaj, sobie ładnie stoją. Jeszcze kociak, kociak syrena. Kociak nie chce stać,
Kociaku, o, dobra, jest. Mamy gwiazdkę prosto z nieba. Jest również księżyc, również tutaj. Kropelka, też niech będzie tu. Jeszcze jedna chmurka. I jeszcze kociak. Uwaga, uwaga, uwaga! Pałac wypełniony jest aż po same brzegi. Jakimś cudem udało mi się tutaj wcisnąć moje wszystkie figurki Pupsi! Na górze, na samym początku ustawiłam te duże figurki, tak one się prezentują. Nieco niżej miały być te małe, ale znalazła się też jedna duża. No i kilka kup tam z tyłu. Obok jest brokatowa. Kupy również z tej strony, no i na dole również czekają na nas Pupsy i niespodzianki. O rany, co za okropny tłok! W ogóle nie ma opcji, aby mieć własny oddzielny pokój. O rany, nie mam ochoty już tam siedzieć. Ciasno, nie można się nawet ruszyć. Dobrze, że na dole jest jeszcze trochę miejsca. Pochodzę sobie tutaj wśród tych pięknych, brokatowych kup. Żałuję, że ja sama nie mam takich brokatowych włosów. Ej, czekajcie, bo to jeszcze nie koniec. Pupsi ma jeszcze jedną fajną nowość. Wiesz, a propos tego brokatu. Co jest, jednorożcu? Słyszałaś o nowej puszce Pupsi? Pupsi Sparkle Critters. Mnóstwo brokatu. Tak oto prezentuje się ta zupełnie nowiuteńka puszka. Faktycznie, wszędzie tutaj jest jakby brokat. W środku mamy zupełnie nowe figurki. Skoro mamy już pałac, wszystkie figurki ustawione, to chyba czas otworzyć ten oto zestaw, przetestować go, zrobić slajma i sprawdzić, jaka w środku kryje się figurka. Mamy miejsce, gdzie musimy zacząć. Jest to ta taka strzałeczka. W środku powinna być figurka. Musimy poczekać, aż zrobi nam się później slime. Strzałeczka oderwana. Teraz musimy chyba tutaj otworzyć to okienko, z tego co ja pamiętam. Tadam, tadam, tadam. Mamy niespodzianki w środku. Wszystko, co jest potrzebne do zrobienia naszego slajma. Magic Shimmer i Magic Unicorn to są dwa proszki zapewne, dzięki którym zrobimy slajma. Kolejne niespodzianki, jakie ładne, fioletowe. Tutaj coś mamy, obracamy w bok. Czy tutaj będzie nasza figurka? Jest ulotka, instrukcja. O, figurka jest chyba tutaj, w tym największym. Możemy to dookoła kręcić i sprawdzić, że w środku już nam nic nie zostało. Zaczynamy otwieranie. Może najpierw od tej najmniejszej saszetki. Chyba jednak potrzebne są nożyczki. Czy to będzie łyżeczka? Zgadza się. Jest łyżeczka. W jakim kształcie? W kształcie jednorożca, w złotym kolorze. I to jest chyba opakowanie. Tak się ono prezentuje. Popitos Lime Poops, czyli jakaś limonkowa kupa. Tutaj do środka będziemy mogli schować naszego slajma później. Kolejna niespodzianka. Z tego co mi się wydaje, to jakiś napój. Farta! Czyli po prostu Fanta. Tutaj będziemy musieli odmierzyć odpowiednią ilość wody do naszego slajma. Na sam koniec czas na figurkę. A zobaczmy sobie jeszcze na ulotce, jak wyglądają te figurki. To jest ulotka kolekcjonerska. Tutaj mamy oczywiście wyjątkowe figurki, jakieś ultra rzadkie, popularne.
Kaczka! Kaczkę bym chciała mieć. Albo jakąś tutaj ultra rzadką. Co tutaj będziemy mieli? Uwaga, uwaga! Nożyczki brzuch. Chciałabym naprawdę jakąś piękną figurkę do mojego zamku. O, coś złotego. Czy to będzie kaczka, o której mówiłam? Ta-dam! Proszę bardzo, spełniło się moje życzenie. Nie miałam pojęcia, co będzie w środku. Prosiłam o kaczkę i to jest chyba właśnie ona. Tutaj ma ten smoczek. Zerknę jeszcze raz sobie na ulotkę. No zgadza się, to jest kłaks. To jest ptaszek, kaczuszka i jaki ona ma kolor? Ona jest rzadka. No to nieźle mi się trafiło. Zgadza się, ma tutaj tą fartę dołączoną. No i będziemy robić teraz slajma. Lecimy, słuchajcie, i robimy slajma. Trzymajcie kciuki, aby mi się udało. Na początek wyciągamy smoczek. Ostrożnie, nie przechylajcie tego, bo tam w środku jest specjalny proszek, aby zrobić slajma. Mam przyszykowaną już wodę, napełniłam sobie tę strzykawkę. Wciskamy do pyszczka i całość szybko wciskamy. Następnie jeszcze szybciej zamykamy, żeby nam nic nie wypłynęło. Odchylony był stworek, jest napełnione całość, cała tutaj jakby miarka. I co teraz robimy? Musimy nim energicznie potrząsnąć aż przez minutę. Minęła minuta, ja się trochę zmęczyłam i powiem szczerze, że aż ręka mnie boli, tak musiałam energicznie potrząsać moim kaczorkiem, kaczuszką, kurczaczek to chyba nie jest, to jest kaczuszka zdecydowanie. I teraz co, słuchajcie, no slime powinien być zrobiony, powinno się tam wszystko ładnie wymieszać. Na instrukcji jest pokazane, że jeżeli w pupie naszej figurki będziemy mieli serduszko, to będzie ona robiła kupę. Okej. A jeżeli nie, to wypuści gluta swoim pyszczkiem. Nie wyciągamy na razie smoczka, bo chyba będzie robić kupę nasz kaczorek. Minęło pół godziny i tak z moim kaczorkiem sobie patrzę na tego slajma, że chyba coś mi się nie udało. On w ogóle nie przypomina slajma, zobaczcie, jest zbyt płynny, tak mi się przynajmniej wydaje, ale pomyślałam sobie, że może gdy dodam jeszcze te dwie saszetki, Magic Unicorn i Unicorn Shimmer, to może coś się stanie, może jednak ten slajm zostanie uratowany. Ale się tutaj zadymiło. Magic Unicorn, to sprawi, że zmieni kolor, czy że będzie jakiś połysk. Może mi to trochę zagęści. Teraz musimy to wszystko wymieszać. Niestety chyba to nic nie zmieniło, ale teraz musimy dodać nasz Shimmer Unicorn. Czy tutaj będą gwiazdki, cekiny, brokat? Oh, brokat i to złoty! Ale się zrobi tutaj zaraz fajnie. Całą zawartość wrzucamy. Dokładnie. No i znowu musimy to wszystko wymieszać. Może teraz ten brokat uratuje mojego slajma. Mój slime nadal jest wodnisty. Kaczka nie przyniosła mi w ogóle szczęścia. No trudno, wiecie co? Może ja to dotknę? A, zobaczcie! Cały palec złoty. Czy to się nadaje? Słuchajcie, no możemy się tym trochę pobawić, ale to się lepi. Przykleja. Ja muszę tutaj paluchy od razu wytrzeć. Wiecie co zrobię? Całość po prostu od razu przełożę do tego opakowania, które było tutaj dołączone. Zobaczymy, jak to będzie tutaj wyglądać. Ciekawe, czy uda mi się po prostu to tak, o, wszystko chwycić. Może nawet zawinę to sobie na tą łyżkę. I pakujemy do środka.
No i teraz jest ok. W szczelnie takim zamkniętym pudełeczku możemy to zgniatać trochę jak jakiegoś gniotka, jak jakiegoś slajma. Nic nam tutaj nie wyleci, nic nam się nie poklei do ręki, a mamy przepiękny taki jasno-złoty kolor, który idealnie pasuje do mojego kaczorka. Chcecie więcej Pupsi? Na przykład chcecie zobaczyć ten oto czerwony zestaw? No to kciuki do góry! Liczę na to, że każdy z Was, jeżeli ogląda ten filmik, to zostawi lajka. Wówczas będę wiedziała, że lubicie Pupsi, że lubicie slajmy, że lubicie te fajne figurki i że mam nagrywać z nimi więcej odcinków. Do usłyszenia już jutro w zupełnie nowym odcinku. Pozdrawiam Was. Pa, pa!